Cześć, jestem Malwina. W tym roku współorganizowałam razem z moimi kolegami projekt wystawy Matejko. Była to ciekawa przygoda i naprawdę ogromna dawka doświadczenia, jak organizacja takich eventów wygląda od kuchni. Jestem bardzo wdzięczna za to, że nam się udało. Była to forma zabawy, a wyszło z tego coś naprawdę niesamowitego i jestem bardzo wdzięczna za te wszystkie doświadczenia. Dużo się nauczyłam i cały projekt był niesamowitą okazją do odkrycia nowych części pracy ze sztuką i tego, jak funkcjonuje w ogóle muzeum, jak się przygotowuje do takiej wystawy. I na pewno to, co najbardziej doceniłam w tym projekcie, to jest to, jak bardzo zaangażowani zostaliśmy my jako młodzież. Mieliśmy pojęcie o tym, co mamy zrobić, jaką mamy wizję na to wszystko i że nasze pomysły oraz nasz film został naprawdę wykorzystany. I po prostu myślę, że ta wystawa jest naprawdę, naprawdę czymś ciekawym. Najbardziej podobały mi się spotkania z konserwatorami, zwłaszcza konserwatorkami obrazów i konserwatorem ram. Bardzo ciekawa była też pracownia fotografii, gdzie osoby zawieszone na rusztowaniach robiły od góry zdjęcia wielkich obrazów. W zasadzie zaczęliśmy ten projekt tworząc po prostu film, który nie mieliśmy pojęcia, że stanie się częścią wystawy. Co jest bardzo miłym zaskoczeniem i mamy też okazję mieć własny performance w ramach otwarcia. Miałem okazję zajrzeć do takiego ukrytego dla typowego człowieka świata, jakim są kulisy, ten muzeum. Wiele się dowiedziałem o wystawach, o obrazach, o samej pracy muzeum. Nie mogę się doczekać samego wydarzenia, w sumie najbardziej jego publiczności, gdyż odgrywam tam rolę postaci z obrazu Jana Matejki Twardowskiego. Z pracy muzeum najbardziej zapamiętałam ogółem to, jak to wygląda od kuchni. Zawsze chciałam pracować w takiej instytucji kultury. Wiem, czego mogę się spodziewać, kiedy będę rzeczywiście próbowała. Najbardziej interesująca dla mnie była w sumie praca koordynatorki. Z ogółem to, jak wygląda montaż wystawy. Nie spodziewałam się, że jest to taka trudna praca, ale wygląda naprawdę ciekawe. Wyśmiejemy z tego, a potem się nie będziemy śmiać. Nie będziemy, oczywiście nie. Zużyliście już że ja i... Nie, to trzeba zmienić szybko, bo... No to będzie bardzo miło. To trzeba zrobić w dniu urodzin 185 godzinę ma. Nie boję.